Fotokomórka Proxima PB. Plus. Nowy produkt czy powrót do przeszłości? Witam Was w 2022 roku. Mam nadzieję, że w tym roku pozytywnie zaskoczymy Was ciekawymi produktami, które ułatwią Wasze instalatorskie życie, a nasze filmy również okażą się bardzo pomocne. Przejdźmy zatem do pierwszej tegorocznej nowości, czyli do fotokomórki Proxima PB. Plus. Jest to fotokomórka, w której moduł nadawczy zasilany jest dwiema bateriami alkalicznymi AA. Zapewne wielu z Was pomyślało: Co to za nowość, skoro ten produkt Proxima posiada od kilku dobrych lat? Otóż, jak wspomniałem, nadajnik fotokomórki zasilany jest bateryjnie, lecz dodatkowo zamiast zasilania bateryjnego można zastosować standardowe zasilanie od 12 do 24 V prądu stałego lub zmiennego. Takie rozwiązanie było dostępne we wcześniejszych modelach fotokomórek bateryjnych. Wielu z Was sugerowało nam, by do niego wrócić. Dziękujemy Wam za tę sugestię. Początkowo sam zastanawiałem się dlaczego potrzebujecie alternatywę zasilania. Otóż okazuje się, że ta fotokomórka często wykorzystywana jest zimą, gdy prace ziemne są bardzo utrudnione, a inwestor zapomniał rzucić kable do zasilania modułu nadawczego. Wówczas stosowane jest zasilanie bateryjne, a gdy przyjdzie wiosna, przechodzicie na przewodowe zasilanie. Fotokomórka Proxima PB Plus posiada oczywiście inne lubiane przez was rozwiązania, chociażby możliwość regulacji kąta w zakresie plus minus 95 stopni, co ułatwia montaż, a nawet umożliwia ich zainstalowanie w płaszczyźnie bramy bez dodatkowych uchwytów czy sygnalizację buzerem słabej baterii w module nadawczym. Więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia!